Grzegorz Miecugow, autor książek i programów telewizyjnych, odwiedził Katowice i wziął udział w targach książki. Byliśmy tam i my z naszą kamerą. Zaczynamy spotkanie autorskie z Grzegorzem Miecugowem, autorem wielu książek. Dwóch? Nie dwóch. Dobrze, ale to trzeba od razu się zastanowić, czy to jest moja książka. Jeżeli to są wywiady przeze mnie prowadzone, to jest zbiór wywiadów. No tak, ale gdzie ważniejsze... ja ją robiłem, więc... No tak, ale ważniejsze jest to, co mówią ci ludzie, niż to, że to ja robiłem chyba. No, a to z kolei to jest rozmowa ze mną, więc też nie jest przeze mnie napisane, więc tak naprawdę napisałem dwie. Nie, trzy. Trzy. Żarty żartami, ale myślę, żeby napisać coś teraz. Mam jakieś pomysły. Gorzej jest, żeby tak siąść, żeby mnie ktoś jakby przymusił, bo jestem obowiązkowy. Trójka do potęgi powstała w ten sposób, że zadzwoniła do mnie dyrektorka Trójki i powiedziała, że ja tego nie zrozumiałem, bo ona powiedziała, że chcą z okazji 50-lecia programu trzeciego robić nie koncert, nie jakieś specjalne wydarzenie, tylko zupełnie specjalne wydarzenie, znaczy wystawić sztukę teatralną. No ja tak słuchałem tego, kiwałem głową do telefonu i mówię, no tak, to dobry pomysł. Pojechałem do Gdańska w jakichś tam sprawach i jak byłem w hotelu, zadzwonił telefon i ona mi powiedziała, że jak będę wymyślał tytuł do tej sztuki, to żeby było coś z Trójką. Ja mówię, to ja mam napisać sztukę. Ja mówię, ale Magda, ja nie umiem napisać sztuki, ja mogę wymyślić historię, jakąś i ktoś to musi przerobić na sztukę. I wtedy się trafił Marek Przybylik i on powiedział, dajmy to Wojtkowi Zimińskiemu, tę historię, co napiszesz, bo on ma jakieś tam doświadczenia z pisaniem scenariuszy, a ja to wydam. Miałem wtedy 3 miesiące na wymyślenie i napisanie historii i dlatego mówię, że jak ktoś stoi nade mną, znaczy nie stoi, tylko jeżeli mam termin, a lubię być obowiązkowy, to wtedy napiszę. I napisaliśmy to, tak. Rzeczywiście to nie jest najszczęśliwsza pora na rozmowę, w ogóle na oglądanie programu telewizyjnego, ale po pierwsze, ja się cieszę, że w ogóle jest taka pora. Po drugie, to jest zwieszane potem w internecie, a sieć stała się, kto wie, czy nie ważniejsza od telewizji, a na pewno staje się ważniejsza. Czyli jeżeli ktoś słyszał, że była taka rozmowa jakaś i potrafi zapamiętać nazwisko, to bez trudu w zasadzie jest w stanie tę rozmowę odnaleźć. No i to dobrze, bo tak w sumie to jest duże ułatwienie, bo jeszcze ja doskonale pamiętam czasy, kiedy na zajęcia ze studentami mobilizowałem rodzinę, żeby nagrywała na kasetę VHS jakieś tam wiadomości czy fakty. To było ledwo 15-18 lat temu. A dzisiaj tak łatwo jest trafić w jakąś przyzwoitą treść, w to, co jest istotne, ciekawe, interesujące. Ludzie pomstują na sieć, że ona jest nośnikiem tak zwanego hejtu, czy różnego rodzaju rzeczy nie do końca przyjemnych, ale to jest nasz wybór. My możemy w sieci znaleźć to, co chcemy. To od nas zależy, co w tej sieci znajdujemy. Także ja nie mam pretensji, że to jest w późnej porze. Mam też poczucie, że żyjemy w takim rozsypanym troszkę świecie. Coraz bardziej rozsypanym. To znaczy jeszcze 20 lat temu wszyscy w zasadzie oglądaliśmy to samo. W czasach mojej młodości był jeden program telewizyjny. Gdy były nadawane popularne seriale, to następnego dnia mówiło się o tym w pracy, w szkole, jakieś seriale takie już najbardziej wspominane tam. No tak, ale jeszcze wcześniej jakieś Bonanza, prawda? Takie seriale, które gdzieś organizowały naszą wyobraźnię. To się rozsypało, bo najpierw pojawił się drugi program, a dzisiaj tych programów w języku polskim jest nadawanych w cyfrowej z multiplexu, czyli bez żadnych tam talerzy satelitarnych, czy bez płacenia za kablówkę, to jest już kilkadziesiąt. 28 bodajże. No prawie 30. A za chwileczkę będzie 80. Jeżeli ktoś ma inny nośnik, to ma tych programów ponad 100 albo jeszcze więcej. Więc
do wyboru, do koloru. Możemy sobie wybierać dowolną właściwie w telewizji. Jeżeli ktoś mówi, że w telewizji nie ma co oglądać, to nie ma racji, dlatego że zawsze jak jest po polsku ponad 100 programów, to zawsze jest coś do wyboru. I tak naprawdę to chodzi o ten wybór, to znaczy, żebyśmy szanowali swoje krótkie życie i dobrze wybierali. Kilka lat temu miałem spotkanie w Bielsku-Białej w księgarni Świata Książki i przyszło tyle osób, że się nie zmieściły. Tam było zimno, listopad i część osób stała na dworze. Strasznie to tak głaskało moje takie poczucie Dumy, że no proszę bardzo. I miałem tego samego dnia drugie spotkanie w Bielsku w Empiku. Nie pojechałem tam, nie przyszedł nikt. Także wypoziomowało się. Ja zresztą przestałem od 5 lat rozmawiać z politykami, bo nie ma we mnie ciekawości, bo nie ma sensu rozmowa, w której ja znam odpowiedź. Inaczej nie ma sensu zadawać pytania, jeżeli znam odpowiedź, a ja w 90% znam odpowiedź polityków. Natomiast tutaj te osoby interesują mnie i mam poczucie, że no nie wiem, co mi odpowiedzą. Czasami mnie zaskakują nawet bardzo. Pamiętam właśnie rozmowę z księdzem profesorem Michałem Hellerem, który jest fascynującą dla mnie postacią absolutnie, dlatego że to jest chyba najlepszy kosmolog na świecie, a w Polsce mało znany ciągle. To jest ksiądz, który ma swoją parafię w Tarnowie, mieszka w bloku, ma bardzo dużo tłumaczeń, w związku z czym gdzieś te wszystkie tłumaczenia i te książki wydawane na całym świecie przynoszą jakieś środki, więc on zrealizował marzenie swojego życia i ma w parafii na tyłach kościoła ustawiony symulator lotów Boeingiem i w wolnych chwilach ląduje na różnych lotniskach świata. To jest dla mnie fantastyczne hobby. Ksiądz Heller w rozmowie, która to są dwie rozmowy połączone w książce w jedną, ale to były dwie rozmowy, z założenia one były dwie, bo nawet myślałem o tym, czy by nie namówić stacji, żeby zrobić cykl rozmów z księdzem profesorem. I wydawało mi się, że ja jestem człowiekiem w takich kategoriach, gdy ktoś mnie zapyta, czy jesteś wierzący, to ja powiem nie, nie jestem wierzący. Ale jeżeli porozmawiamy, to się okazuje, że gdzieś tam, no mam takie poczucie, że tak samo to się nie zaczęło wszystko i że dojdę do porozumienia z księdzem profesorem, jeżeli ja to coś, co pstryknęło i zaczął się wielki wybuch, nazwę absolutem, a on powie, że to jest Pan Bóg i wtedy będziemy na dogadani. A on na to powiedział, niech Pan nie wpycha Pana Boga w rzeczy, które Pan nie rozumie. Bo tak zrobili Francuzi w XVII wieku, a potem zaczęliśmy rozumieć różne rzeczy, już dla Pana Boga nie było miejsca. Pan Bóg jest w tym, mówi profesor Heller, że to wszystko działa, że prawa fizyki są wedle naszej wiedzy takie same tu i 100 milionów lat świetlnych stąd, że gdyby wielki wybuch był odrobinę słabszy, to wszystko by siadło. Gdyby był odrobinę mocniejszy, to by się rozleciało. Gdyby grawitacja była troszeczkę inaczej działająca, to by też to wszystko nie działało. A to działa. I tak sobie pomyślałem, no właśnie, że po to są takie rozmowy, żeby ksiądz profesor mnie zaskoczył czymś i żeby dał mi do myślenia, a potem, żebym ja na tak miłym spotkaniu jak tej z Państwem mógł to powtórzyć i się dalej zastanawiać, po co to wszystko i skąd to się wszystko wzięło. Lubię te rozmowy, dlatego że czuję przed każdą z tych rozmów pewien niepokój, dlatego że jeżeli się robi rozmowę prasową, albo tak jak nieżyjąca, wspaniała Teresa Tureska. Dziennikarka, no, niezwykła rozmówczyni, że tak powiem. To Teresa pracowała nad swoimi rozmowami tak, że potrafiła i 4 razy do kogoś pojechać. I po pierwszym razie opracowywała tę rozmowę. Miała tam jakieś niejasności, to jechała drugi raz, trzeci, czwarty. I w końcu z tego wychodziły fantastyczne
rozmowy, jak na przykład taka słynna książka zatytułowana Oni, i to były wywiady z różnymi bardzo ważnymi przywódcami komunistycznymi. Tutaj jest tak, że ja dlatego czuję taki niepokój, że to są rozmowy telewizyjne, grane jeden do jednego. Nic z tych rozmów nie jest wycinane. Na potrzeby książki są troszeczkę przeredagowywane w tym sensie, że szyk zdania mówiony, a szyk zdania pisany często jest różny. Czasami są rozmówcy, którzy mają łatwość wrzucania dygresji i czasami nie wracają do wątku, czyli gubią wątek. Więc to trzeba, przepisując, podredagować, ale generalnie te rozmowy są mniej więcej tej samej objętości, poza rozmową z panem, z księdzem profesorem Hellerem, która jest podwójna, i z panią profesor Jarymowicz, która też jest podwójna, i ona była podwójna troszeczkę z zaskoczenia dla mnie. Ale generalnie one są mniej więcej tej samej objętości, bo te rozmowy mają 39 minut. I jak się gorzej zacznie, jak się źle zacznie, to ta rozmowa się zacznie, nie będzie taka sama. Co więcej, ja mam w ogóle takie poczucie, że jeżeli, i to niezależnie od tego, czy rozmawiam z profesorem, czy z kimkolwiek innym, czy na przykład ktoś mnie wciągnie w jakąś rozmowę w pociągu. Dzisiaj nikt mnie nie wciągnął akurat, a szkoda. Coraz szybciej pociągi jeżdżą szybko, tak. Ale że niezależnie od tego, z kim się rozmawia, to w zależności od tego, o której jest ta rozmowa, to ona będzie inna. Ja rozmowy nagrywam o 11 i o 12. Zawsze się zastanawiam, co by było, gdybym nagrywał je o 15 i 16. Pewnie byłoby troszeczkę inaczej. Nawet z tym samym... Nie, niekoniecznie. Byłoby inaczej. To jest tak, że na przykład, nie wiem, jechałem na rozmowę z Lemem kiedyś i cały wieczór się zastanawiałem, bo najważniejsze jest pierwsze pytanie. To jest tak, że jak się zada dobre pierwsze pytanie, to ta łódka potem popłynie naprawdę albo w fajne tereny, albo wartko. Nie pamiętam, jakie wymyśliłem wieczorem pytanie. W każdym razie rano, jak jechałem do Lema do domu, to miałem zapisane to pierwsze pytanie, od którego zacznę, i myślę sobie, czyś ty oszalał, człowieku? W ogóle natychmiast to wyrzuciłem i siedziałem, czekałem na Lema i wpadło mi to pierwsze pytanie, które zabrzmiało, które brzmiało tak, czy wierzy pan w Boga, właśnie wracając do tego, o czym mówiłem przy księdzu profesorze Hellerze. Kiedyś miałem taką rozmowę z też księdzem, społecznikiem, człowiekiem, który pracuje ze środowiskami ludzi zagubionych, narkomanów, Arkadiusz Nowak. I pamiętam, to był taki cykl, kiedy miałem te rozmowy w dwóch częściach, że antena wymagała ode mnie 15-16 minut pierwszej części, potem był taki skrót informacji i potem szła druga część rozmowy. Czyli rozmowa miała jakby dwa początki. I pierwszą część zacząłem od tego, że rozmawiałem właśnie o tym pracy z osobami, które się pogubiły. I tak jakoś to szło niemrawo. On był trochę, on to pewnie już wielokrotnie mówił, więc to było takie dosyć rutynowe, co on odpowiadał. A druga część zaczęła się od pytania, jak to się stało, że ksiądz został księdzem? I to było wiele lepszy początek. Tak naprawdę mam poczucie, że straciliśmy 15 minut na tamte, chociaż oczywiście mówienie o pomaganiu innym nie jest rzeczą nieważną, błahą, ale fajniejsza rozmowa i dłuższa przez to byłaby, gdybym od razu zaczął od tego pytania, które zacząłem później. Dlaczego ksiądz został księdzem? I tak w zasadzie jest za każdym razem, to znaczy można gdzieś zabłądzić. To zresztą ja jestem, zawsze mówię rozmówcom, że to pan czy pani jest ważniejsza, bo ja przychodzę do pani czy do pana i chcę płynąć łódką po akwenie, które mój rozmówca zna lepiej niż ja. Jeżeli zadam pytanie nie za mądre właśnie, czy takie zwodnicze, to bardzo łatwo jest mnie wyprowadzić i skierować z tego błędu i poprowadzić tę łódkę w innym kierunku.
To się bardzo często zdarza, dlatego bardzo nie lubię, to się na szczęście nie jest częstym. Bardzo nie lubię, jak rozmówca mówi, żebym na przykład przysłał mu listę pytań. Nie jestem w stanie przysłać listy pytań, ponieważ nie mam pojęcia, jakie drugie pytanie najczęściej będzie w jakiś sposób związane z odpowiedzią na pierwsze. Ja mogę powiedzieć, jakie mnie interesują obszary, ale czy dopłyniemy do tych obszarów, to nie wiem. Ale takie żądania, żeby przedstawić listę pytań, to mają najczęściej... Nie, bo ja z politykami już nie rozmawiam, ale najczęściej osoby bardzo albo zapracowane, albo mające za sobą bardzo wiele wywiadów i nie mające po tych wywiadach najlepszego wspomnienia, że tak powiem. Z profesorem Hellerem to było tak, że ja przeczytałem jakąś książkę jedną, drugą i pomyślałem sobie, że no nie czuję się na siłach rozmawiać z kimś tak mądrym i że muszę jeszcze troszeczkę się do tego przygotować. Potem się okazało, że chyba niepotrzebnie ksiądz profesor Heller jest bardzo otwarty i mówi przepiękną polszczyzną, a to, co Marek wspomniał, to jest ta historia, kiedy rozmawiałem z Jackiem Stawińskim, który jest podobnie jak ja z Krakowa, on u nas w tej chwili zarządza programem Biznes i Świat, a zajmuje się zagranicą. I rozmawiamy często o tych moich rozmowach i Jacek Stawiński, jak się dowiedział, że będę nagrywał Hellera, mówi, to jest niesamowite, bo ksiądz profesor dla mnie wiele znaczy, bo pracował Jacek na zmywaku w Londynie. Człowiek bardzo delikatnej natury, wrażliwy i taki rzucony na ten zmywak z jakimś brutalnym szefem, to jest dosyć upokarzające. Praca, ja sam doświadczyłem tego wielokrotnie, że pracowałem za granicą fizycznie i to jest trudne. I po jakimś tam takim nieprzyjemnym dniu, gdzie gdzieś tam go wyrzucano w ogóle z pracy, on trafił do jakiejś kanciapy, którą wynajmował i sobie włączył BBC i tam była dyskusja o kosmosie i w tej dyskusji brało udział kilku Brytyjczyków i jeden obcokrajowiec, który mówił najładniej z nich po angielsku, miał koloratkę i dopiero gdzieś w połowie programu się zorientował, że to jest polski ksiądz, Michał Heller. Jak on się zorientował, że to jest ksiądz z Polski i jeszcze mówi tak mądrze i tak ładnie, to mówi, że się rozpłakał, że się wzruszył tak po prostu, że to go bardzo podniosło na duchu. Przeczytam coś i sobie notuję. Niedawno słyszałem bardzo ciekawą rozmowę w radiu o architekturze. Mnie to interesuje, nie mam nic wspólnego z architekturą, ale zastanawiam się, dlaczego kiedyś budowaliśmy bardzo ładnie, a dzisiaj już mamy pewien kłopot. To znaczy, że nie wiem, w mojej młodości pełno było na ulicach syrenek i Warszaw. Już wtedy miałem wrażenie, że nie są to za piękne samochody, ale też zdawałem sobie sprawę z tego, że one się ładnie zestarzeją. I dzisiaj jak się widzi Warszawę, dzisiaj widziałem na ulicy w Warszawie Warszawę jadącą, odrestaurowaną na takich specjalnych numerach i tak się przyjrzałem temu autu, pod taką samą Warszawę wpadłem kiedyś, jak miałem 9 lat w Krakowie na ulicy Krupniczej i ładne auto, zestarzało się ładnie, a jak patrzę na budynki budowane w latach 60., 70., nijak nie wierzę, żeby one kiedykolwiek mogły ładnie wyglądać, więc interesują mnie te zagadnienia dotyczące architektury i zanotowałem sobie nazwisko tej pani i próbuję ją teraz zaprosić na 18 listopada, ponieważ temat mnie interesuje. Czasami jest tak, że dzieje się coś wokół Ukrainy i też właśnie tematyka, szukam, kto nie jest tak wyeksploatowany przez media, a ma coś do powiedzenia na jakiś temat. Czasami zgłosi się do mnie wydawnictwo, że drukuje kogoś, kto ma za sobą jakąś niezwykłą historię, przysyła mi książkę i kogoś takiego mam, zapraszam do rozmowy. Czasami zdarza się tak, że moja znajoma z Ministerstwa Kultury mówi, że minister będzie wręczał order i że pan nazywa się Markus Weiland, mieszka w Sydney,
a ma niezwykłą historię do opowiedzenia i się okazuje, że Wejland, wbrew temu jak to brzmi, to nie jest obce nazwisko, tylko on tak się, to jest Żyd, który się urodził w Łodzi w 30 bodajże drugim roku i cała jego droga ucieczki przez Litwę, przez Japonię, Chiny. I cała historia tego człowieka, który dostał nagrodę dlatego, że przełożył pana Tadeusza na angielski. Któryś to kolejny przekład, ale najlepszy. A on jest z wykształcenia, po całej tej zawierusze wojennej, on odebrał wykształcenie, jest właśnie architektem, ale także prawnikiem, a w wolnych chwilach sobie tam tłumaczył tego Mickiewicza na angielski, przetłumaczył go fantastycznie. Ta historia jest też do opowiedzenia. Nie wiedziałem, że taki człowiek istnieje, ale dobre dusze się zgłaszają i mówią, że ktoś taki przyjedzie. I to się pojawia z różnych właśnie stron. Niedawno się dowiedziałem, teraz była w tę niedzielę rozmowa z Jasiem Gawrońskim. To jest potomek polskiego dyplomaty. To jest polsko-włoska rodzina. Tak, ale to jest historia taka, zresztą się bardzo obruszył w rozmowie, bo ja gdzieś tam powiedziałem, że w sumie gdyby rodzina Jaruzelskiego nie podjęła, ojciec Jaruzelskiego nie podjął decyzji, że uciekają na wschód, tylko uciekliby na zachód, to bardzo jestem ciekaw, jakby historia się potoczyła. To znaczy, dzieciństwo Jaruzelskiego było bardzo podobne do dzieciństwa Gawrońskiego, czyli ojca Jasia Gawrońskiego. Ziemiańska rodzina, tradycje właśnie takie ziemiańskie. I potem ta zawierucha wojenna pokazuje, że drogi są zupełnie inne. To w ogóle jest zastanowienie. Ja jestem po filozofii, więc może te takie zastanowienia są dla mnie jakby codziennością, ale to jest ciekawe, jakby wyglądał świat, gdyby jednostki miały inną swoją historię. Jest takie opowiadanie, teraz Playboy przestał drukować zdjęcia rozebranych pań i było bardzo głośno o tym, ale ja zawsze uważałem, że Playboy jest przede wszystkim dla mnie był pismem literackim. Mniej więcej 20-25 lat temu wyszło taka gruba książka 100 najlepszych opowiadań Playboya w czarnej okładce. Piękna książka, bardzo polecam, jeżeli ktoś by gdzieś jeszcze ją wygrzebał, bo to świetne opowiadania. Wśród tych 100 najlepszych opowiadań było takie opowiadanie, które się działo w Austrii. Nie pamiętam autora, ale łatwo ustalić. Dzieje się ono w Austrii na przełomie wieków, gdzieś tak końcówka XIX wieku. I bohaterką jest matka, która została wyproszona przez lekarza z pokoju, w którym umiera jej synek. I ta matka, jej ojciec gdzieś, jej mąż, ojciec tego dziecka gdzieś zniknął, zostawił ją samą. Ona ma w pamięci śmierć swojej córeczki, która miała bardzo podobne objawy. I teraz ma takie poczucie, że ten chłopczyk zaraz umrze. To jest przejmująca opowieść cierpiącej matki, która za chwileczkę być może straci drugie dziecko. I puenta tej opowieści jest taka, że wychodzi doktor i mówi: synek przeżyje, Frau Hitler, przeżyje. I od razu przychodzi taki, jest właśnie taki suspens, no tak, co by było, jakby świat wyglądał, gdyby Adolf Hitler zmarł na dysenterię w wieku 7 lat. Ja podejrzewam, że wiele by się nie zmienił, ale jednak troszkę pewnie tak. Bo jeżeli naród niemiecki wyciągnął Hitlera i tak naprawdę stworzył Hitlera, to jednak gdyby go nie było, to nie byłoby powieści Mein Kampf. A ona jednak bardzo zaważyła na historii. Prawdopodobnie ten faszyzm by był, ale byłby inny. Czyli nazizm, a nie faszyzm, bo faszyzm to jeszcze coś innego. I tak bardzo właśnie zajmuje mnie takie myślenie, chociaż to jest oczywiście niesprawdzalne, bo nie wiadomo, jak by wyglądał świat, gdyby Jaruzelski, rodzina Jaruzelskiego uciekła na zachód. Proszę sobie wyobrazić sytuację. Z 57 rok jest już Odwilż, już jest Gomułka,
my w Polsce, my Polacy mamy nadzieję, że ten ustrój da się jakoś inaczej, Stalina już nie ma. Ty masz 7 lat. Ja mam 2 lata. A, przepraszam, postawiam. Ja mam 2 lata, nie pamiętam tego raczej z opisów. I przyjeżdża do Warszawy Jaś Gawroński, ma 21 lat, 1,86 m wzrostu, jest opalony, przystojny, włoską urodą, a troszkę też tą szlachecką, ziemiańską polską, i przyjeżdża do Polski lancją sportową, gdzie tłum ludzi, a mieszka jeszcze przy Placu Zamkowym w Warszawie, tłum ludzi się zbiera go o tej lanci. Przypomniałem mu to i on mówi, no tak, tak, pamiętam, ta lancia paliła więcej oleju niż benzyny, ale była fajna. I 2 lata później przyjechał do Warszawy już nie lancią, tylko Jaguarem, który kupił w Berlinie Zachodnim. No to jest postać, to jest jakieś do wyobrażenia sobie. Fajna ta rozmowa. Tak, bo z mózgiem jest troszeczkę tak jak z głębinami morskimi, że gdzieś teleskop Hubble'a potrafi wychwycić jakieś załamania światła i to znaczy, że gdzieś ileś tam milionów lat świetlnych stąd prawdopodobnie jest planeta, która zostawia takie widmo, które pozwala podejrzewać, że to jest planeta, która ma tlen i może tam być życie. Jeden z naszych rodaków to był jeden z pierwszych, który odnalazł taką planetę, Aleksander Wolszczan. Też z nim rozmawiałem kiedyś, fascynujący człowiek. Więc badamy te odległe galaktyki, a nie potrafimy za bardzo zbadać głębin morskich, bo one są paradoksalnie o wiele trudniejsze do zbadania. Czy też mamy tylko hipotezy na temat tego, co dzieje się we wnętrzu Ziemi. I tak samo jest z mózgiem, że znamy tylko tak powierzchowne to, co się dzieje. Czy generalnie jest takie powiedzenie, że najważniejsze rzeczy się dzieją w głowie. Tam się zaczyna miłość, tam się zaczyna uprzedzenie, tam są nasze fobie i lęki. Podskoczymy w górę, jeżeli za nami ktoś upuści szklankę i rozbije. A to jest prosty efekt, przełożenie tego, że powiedzmy 60 tysięcy lat temu jakiś nasz praszczur, jeżeli nie usłyszał w odpowiednim czasie, że pękła gałązka za jego plecami, to mógł stracić życie. A nie podskakujemy w górę, jeżeli usłyszymy pomruk wybuchu i dopiero przez mózg musimy przepuścić konstatację, że ten grzyb atomowy na horyzoncie to prawdopodobnie jest dowód tego, że za chwileczkę wyparujemy. Bo nie mamy takich doświadczeń. Bomba atomowa jest doświadczeniem sprzed 2 pokoleń. Dwurazowym, a generalnie to przez wiele set tysięcy lat mieliśmy wykształcone zupełnie inne odruchy, które wychodzą zresztą na jaw, kiedy troszeczkę poskrobać, bo też miałem jako rozmówcę w tym programie fantastycznego profesora Zimbardo, to jest amerykański profesor, który w latach 60. zrobił słynne doświadczenie i podzielił ludzi na strażników i na więźniów. Ochotników, to byli studenci z Uniwersytetu w Stanford chyba. I on chciał zrobić doświadczenie, zastanawiając się, skąd się wzięły okrucieństwa II wojny światowej. I jak funkcjonujemy właśnie podzieleni ci sami ludzie, którzy spotykają się w stołówce studenckiej codziennie, tyle tylko, że dostali $10 dziennie i zostali postawieni w sytuacji, wy jesteście strażnikami, a wy więźniami. I musiał to doświadczenie przerwać po 40 niecałych godzinach, dlatego że sprawy zaszły za daleko. Strażnicy stali się zbyt okrutni wobec więźniów. I to pokazywało, że gdzieś w nas są schowane przez taką codzienną ogładę dosyć brzydkie zachowania i okrutne. Natomiast najśmieszniejsze w tym wszystkim było, w tej rozmowie było to, że profesor Zimbardo nie jest człowiekiem zgorzkniałym, który odkrył i dotknął zła, tylko jest uśmiechniętym starszym panem chodzącym w tenisówkach,
który uważa, że świat generalnie jest dobry i trzeba tylko to, temu dobru dać szansę. Ja zresztą uważam bardzo podobnie, że świat jest generalnie dobry. Tutaj dygresja zawsze, ja pracuję w newsach, pracuję w tych newsach od bardzo dawna i zawsze mnie śmieszą takie akcje, które mówią, że tam zróbmy dzień dobrej wiadomości, albo dlaczego wy w tych newsach macie tyle przemocy, wojen i tak dalej. Ja wtedy odpowiadam, dlatego że świat jest dobry. Nie chciałbym żyć w świecie, w którym lokalne wiadomości w Katowicach zaczynałyby się od tego, że tramwaj albo że autobus jakiejś linii dojechał z pętli do pętli, bo to by znaczyło, że od roku wszystkie autobusy się rozbijały po drodze i nagle jeden dojechał, prawda? To byłaby wiadomość. Nie, generalnie wiadomość, to, że zło jest w wiadomościach, to znaczy, że zło jest rzadkie. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, jak niewielu ludzi ma to nieszczęście doświadczać wojny. My mówimy o różnych wojnach, mówimy o państwie islamskim, o okrucieństwie, które się dzieje gdzieś na zachodzie. Dzisiaj naszą, w Afryce, dzisiaj naszą uwagę zaprząta to, czy była bomba w rosyjskim samolocie, czy nie. Ale w każdej minucie lądują samoloty, prawda, i startują samoloty. A mówimy o tym rosyjskim samolocie, bo on spadł, a nie powinien spaść. I generalnie w tej chwili, jeżeli by policzyć, ilu ludzi jest zaangażowanych w konflikt zbrojny na świecie, to jest jakieś 1,5%. Więc świat jest generalnie po prostu zwyczajnie dobry. Czasami newsem są rzeczy dobre. Naukowcy polscy przeszczepili komuś twarz. Jakkolwiek to wygląda, no jest okropne, ale człowiek miał straszny wypadek, że mu zerwała jakaś maszyna twarz i tu ze Śląska naukowcy potrafili tę twarz przeszczepić. To jest coś niesamowitego. Czy że jacyś naukowcy są blisko tego, żeby zrekonstruować ludzki rdzeń kręgowy. To jest choroba, która jest nieuleczalna. Jak się przerwie ten rdzeń, to człowiek jest kaleką do końca życia. A tu jakaś jaskółka, pierwsza jaskółka, że być może to jest do uleczenia. Moim zdaniem to jest do uleczenia i to jest dobry news. Czasami się zdarza, że nam obniżą podatki. Też dobry news, prawda? Rzadko, ale są dobre newsy. Generalnie newsy są złe, a to tylko dlatego, że zło jest rzadkie. Pytanie brzmi tak, czy czasami jestem tak zaskoczony, że mnie zatyka wręcz? Nie. To znaczy, ja przede wszystkim w tych rozmowach, o których Marek mówi i mówimy tutaj, od których zaczęliśmy, to w ogóle jest tak, że ja jestem po tej samej stronie co rozmówca. Znaczy jemu i mnie zależy na tym, żeby efekt był dobry. Tam nie ma, to rozmowy nie polegają na tym, żeby kogoś na czymś przyłapać. Tylko chcemy i rozmówca, i ja to bardzo często osobom, które nie mają okazji rozmawiać, to nawet zawieram 3 czy 4 razy mi się zdarzyło zawrzeć taką umowę, że jeżeli pani, bo to najczęściej były jednak panie, będzie niezadowolona z tej rozmowy, to my jej po prostu nie nadamy. I to była Urszula Dudziak na przykład, która bardzo się bała rozmowy ze mną, a potem była bardzo zadowolona. To była Danuta Stenka, znowu też osoba, która niby ma do czynienia pewnie z mediami, ale jednak w takiej rozmowie, gdzie jest 40 minut i ona twierdziła, że nie ma nic do powiedzenia, że to po prostu było wszystko w porządku. Więc nic mnie takiego nie zaskakuje, mało w ogóle co mnie zaskakuje. Boję się, że zaraz zejdę na w stronę polityki, a chyba... Nie mów o polityce. Życie jest piękne. Nie, chciałem powiedzieć, że polityka też mnie nie zaskakuje. Jak słyszę lamentowania, że to są najważniejsze wybory, te, które były, to ja mówię, ludzie... No właśnie wchodzisz na pole minowe. Ludzie, to byłyby najważniejsze wybory, gdyby były ostatnie, ale będą następne wybory. I nie demonizujmy tego, co się dzieje, nie demonizujmy ludzi,
ja jestem optymistycznie nastawiony. Marek twierdzi, że nie, że jestem cały czas chodzący w pesymizmie. To nieprawda. Jestem człowiekiem pogodnym, łagodnym. Moja mama, nie żyjąca już od 2 lat, zawsze kiedy mieliśmy program z Markiem, a mamy tych programów, no zdarza się, że i 2 w tygodniu, to moja mama do mnie dzwoniła i mówiła: ja cię, Grzesiu, bardzo proszę, nie dokuczaj mu tak bardzo. Przecież to jest dobry człowiek, ty go chyba trochę lubisz, nie dokuczaj mu tak bardzo. I ja mówię: mamo, on bardzo lubi, jak się mu dokucza. Jak się mu powie, że nie ma włosów, to on potem nie idzie do domu i nie płacze, bo on wie, że nie ma włosów. Czy się mylę? Mam włosów. Wczoraj wnuk zauważył, że mam włosy. Na brodzie. Nawet na grzywce mam tutaj 4. Policzył mi wszystkie. W każdym razie... Policzył wszystkie. Jak Markowi to powiedziałem, to kazał mamę pozdrawiać bardzo serdecznie. To jest ostatnia osoba, która go broni przede mną. Ja mam w sobie... Znaczy, my się bardzo łatwo przyzwyczajamy do dobrego. To jest, traktujemy, że nam się jakby to należy, że to jest oczywiste, że coś jest dobrego. To jest zresztą nieszczęście nasze, że na przykład jak się nam spełniają marzenia, to się okazuje, że no to nie było tak strasznie ważne. To bo należało nam się. To w zasadzie nam się należało i mamy już następne marzenia. I to ja zawsze to próbuję odwrócić i powiedzieć sobie: jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, że nagle wyją syreny, ja muszę się pakować, mam na to 30 minut, muszę uciekać. To jest doświadczenie naszych dziadków, naszych rodziców czasami. I jak sobie coś takiego uświadomię, to mówię, że jestem wdzięczny, że tego nie muszę. Na takich spotkaniach często też przywołuję, że mam takiego przyjaciela, który ma swoje lata, bo ty jesteś który rocznik? Wystarczająco. Który ma wystarczająco dużo lat, żeby powiedzieć, że mam na przykład 67 lat, nie przeżyłem żadnej wojny. Dziękuję ci, doktorze. Odmłodziłem. Ale to było parę lat temu, jak to ten przykład. W każdym razie, rzeczywiście na naszych ziemiach można było powiedzieć zdanie: mam 67 lat, nie przeżyłem żadnej wojny, mam 70 lat. Ja za 2 tygodnie skończę 60, nie przeżyłem żadnej wojny. Ale takie zdanie nigdy nie było prawdziwe, a dzisiaj jest prawdziwe. I cokolwiek się dzieje niedobrego, no dzieją się. Jest ta Ukraina nieszczęsna, to jest tuż za naszą granicą, prawda? Teraz przycichła w związku z uchodźcami, w związku z państwem islamskim, innymi problemami Europy. Ale to wróci jeszcze. To jest taki pomruk wojny właśnie, że tutaj... Nie, ale wróci... Znaczy ta sprawa się jakoś musi rozwiązać, bo tamta wojna się toczy. I ona jest blisko nas. To jest kilkaset kilometrów stąd. I uświadomienie sobie, że jednak żyjemy w pokoju i że w tym pokoju możemy właśnie spotykać się na targach książki, w pięknych okolicznościach, jakiejś no, architekturze, która tam, jeżeli dobrze widziałem, idąc tutaj, to tutaj jest ten wspaniała sala koncertowa, na której się wybieram, bo zdaje się, że wybieram się tu na jakiś koncert, bo tyle dobrego słyszałem o tej sali, że nie mogę tego przepuścić, a jednocześnie wiem, że jeszcze fajniejsza, czy bardzo podobnie fajna, dobra sala jest w Szczecinie, a w Krakowie otworzono wielką halę sportową, a byłem w tym centrum, europejskim centrum w Gdańsku i że naprawdę spotykam tam ludzi zainteresowanych światem, zadających fajne pytania, interesujących się, mogących zrealizować swoje zainteresowania. To wszystko to jest, dobrze sobie tak właśnie rano uprzytomnić, że to nie jest takie oczywiste, to nie do końca nam się należy, to jest. Pierwszy raz za granicę wyjechałem po pierwszym roku studiów i to była Finlandia, pływałem po fińskich jeziorach, po Saimie, a byłem kilka razy w sklepie takim jak dzisiaj w każdym polskim mieście, z takich sklepów kilkadziesiąt i nie było mnie stać nawet na serek topiony. Patrzyłem
na te pięknie opakowane wędliny i wiedziałem, że moja mama zarabia miesięcznie tyle, ile kosztuje tam, nie wiem, pół kilograma szynki. Więc dzisiaj, gdy słyszę, jak moi studenci się umawiają i zastanawiają się, gdzie jechać na Erasmusa, czy też gdy ktoś postanawia zrealizować swoje plany zawodowe na jakiejś uczelni w Hiszpanii, czy po drugiej stronie oceanu, że ten świat jest po prostu tak na wyciągnięcie ręki, to sobie myślę, że to jest piękny czas dla nas wszystkich. I w 80 roku, w 81 roku rzuciłem dziennikarstwo w związku ze stanem wojennym, do którego wróciłem do redakcji dziecięcej w 85, czyli nie do dziennikarstwa informacyjnego. Tam dopiero wróciłem w 87, końcówka PRL-u i trójka wtedy była troszeczkę... myślę, że w ogóle PRL już wtedy nie panował nad dziennikarzami i nad tym wszystkim, co się dzieje. Trójka przez nieżyczliwych była nazywana wówczas takim wentylem, przez który można uciekać, albo jedyne radio do słuchania. Myślę, że moi przyjaciele, moi koledzy, tacy jak Marek Niedźwiecki czy Piotr Kaczkowski, oddziaływali na gusta nas wszystkich muzyczne, co jest nie do przecenienia, a także nie do sprawdzenia, jak wygląda taki świat, którym mielibyśmy gusta inne niż te, które trójka potrafiła w nas wszystkich zaszczepić wtedy. Więc nie wstydzę się tego, że pracowałem od 87 roku w programie trzecim, a potem w różnych stacjach telewizyjnych, najpierw telewizji publicznej, od 97 roku w TVN-ie. Nowy właściciel TVN-u znaczy myśmy mieli pewne oczekiwania, na przykład zdjęto TVN z giełdy. To jest dobre dla nas. Uznaliśmy, że giełda ma swoje zalety, pozwala gromadzić gotówkę na różne przedsięwzięcia, a jednocześnie ma swoje wady. Pozwala wszystkim, także konkurencji, zaglądać dokładnie w papiery. Giełda wymaga przejrzystości, że się zaprogramuje na przykład coś, ma się jakieś plany związane z długofalowe, to widać wszystko w dokumentach, które na giełdzie trzeba publikować. W związku z czym akcjonariusze też chcą, żeby co 3 miesiące były dobre komunikaty, że są zyski. To powoduje, że przedsięwzięcie telewizyjne jest bardziej przedsięwzięciem zarobkowym niż twórczym. Więc zdjęcie nas z giełdy było takim sygnałem, że o, może będzie lepiej, ale potem się zorientowaliśmy, że Skript, czyli właściciel, jest notowany na giełdzie nowojorskiej, więc też chcą mieć wyniki i że tak wcale różowo nie będzie. Nie wiemy, jak będzie biznesowo. Oni nie mają żadnej stacji, która by miała tego typu produkcje jak my. Mają głównie programy dotyczące gotowania, podróży, więc oni sami mówią, że się troszeczkę będą od nas uczyć. Ponieważ wyniki mamy przyzwoite, to zmian w tej chwili wielkich się nie spodziewamy. Trudno powiedzieć, czy ja przeżyłem w tej stacji i to, jak byliśmy częściowo amerykańscy i tak się wykupiliśmy od Amerykanów, ale potem te długi było ciężko spłacać. Nie mam poczucia, żeby to była jakaś w tej chwili bardzo istotna zmiana. Zmiana, jaką ja widzę, to jest to, że pojawiają się w Polsce ludzie, którzy mają tyle jadu w głowie, że potrafią powiedzieć właśnie komuś w twarz, że się założę, że może ja założę gazetę, która będzie, nie wiem, jak to miało, Dziennik Ubekistanu, czy coś takiego. Jakim prawem pan w białym swetrze może do mnie mówić, że ja mam coś wspólnego z UB? Wie pan, można oglądać różne rzeczy, ale skąd w człowieku może się znaleźć tyle nienawiści, tyle niechęci, tyle jadu? We mnie nie ma
cienia jadu. I we mnie nie ma cienia nienawiści do nikogo. Raczej mówię, jeżeli to zresztą mówiłem paręnaście minut temu, że jak słyszę, że to jakieś najważniejsze wybory i jak słyszę jakieś lamenty czasami moich kolegów, to myślę sobie, ludzie, popatrzcie na to trzeźwo, nic się nie, ani nie kończy, ani nie zaczyna, ani jest normalna sytuacja. Ktoś wygrał wybory, ktoś wybory przegrał. Dzieje się to na całym świecie, tylko u nas się mówi, że że coś jest definitywnie skończone. Czasami jest tak jak w krajach skandynawskich, że ktoś, jakaś partia traci władzę po 20 latach, tak teraz skończyli, stracili w Szwecji socjaldemokraci i nikt nie lamentuje. My mamy taką skłonność do lamentowania.